tej strony Jacek Siwko, a dzisiaj w podcaście 4 w skali Beauforta, czyli bardzo przyjemnie. Magdalena Skierska jest ze mną. Cześć Magdaleno. Cześć Jacek, cześć. Słuchaj, tak w kwestiach formalnych to oczywiście musimy zacząć od takiego pytania po prostu, czy prośby raczej do ciebie skierowanej, żebyś powiedziała coś o sobie tym słuchaczom, którzy jeszcze o tobie nie słyszeli. Okej, słuchajcie, zacznę od tego, ile mam lat, chociaż to jest pewnie bardzo zbędna informacja. Mam ich 25, za tydzień 26, nie wiem, czy to jest mało, czy to jest dużo. Z zawodu jestem stomatologiem, tak prawie, że słuchajcie, jeszcze jeden egzamin to go mi został. Zajmuję się fotografią. Ale to nie jest tak, że jestem takim kompletnym świeżakiem. Może w pewnych kwestiach jestem świeżakiem, natomiast ta fotografia gdzieś się tam w moim życiu przewijała od zawsze. Może będę miała się okazję dzisiaj wypowiedzieć. Jeśli ktoś pamięta fotobloga, to może mnie kojarzy z fotobloga albo z DeGarta i DeviantArta. To już myślę, że tacy wyjadacze, bo podejrzewam, że na tych portalach już za wiele osób nie siedzi. Wtedy jeszcze nikt za bardzo nie pokładał nadziei w Facebooka. Facebook też w ogóle wtedy bardzo śmiesznie działał, bo jak się miało 300 obserwujących twoją stronę i wstawiało się zdjęcie, to się miało 250 lajków. Więc Facebook był kiedyś cudowny i miałam swoją stronę Magda Skierska Fotografii, gdzie wstawiałam zdjęcia swoich koleżanek z klasy, modelek, którym wymyślałam różne przedziwne cuda. I obrabiałam zdjęcia w Photoshopie, pościągałam wtedy mnóstwo gradientów. Więc te zdjęcia na przykład miały piękny niebiesko-pomarańczowy gradient. Jak powiedziałaś nazwy tych portali, to myślę, że ci wszyscy, którzy pomyśleli sobie, a jakaś siksa, 26 lat, ale to szacunek budzi, bo rzeczywiście te portale zniknęły z horyzontu już jakiś czas temu i wiem, że były jakieś próby reanimacji, na przykład DeGarta, ale to na razie spełzło na niczym. W każdym razie, z tego co wiem, to tam ci nawet nieźle szło na tym DeGarcie, nie? Miałaś zdjęcie dnia? Nie, bardzo do tego dążyłam. Nie, przepraszam, pomyliłam portale. DeGart był polskim portalem, prawda? Być może, że było, natomiast dla mnie takim dużym prestiżem to był DeviantArt. Te zdjęcia dnia faktycznie, no, nawet nie mam pojęcia, do czego mogę to w tej chwili porównać. Może dla jakiejś osoby, która robi fotograficzne wyzwanie i potem udostępnia cię w swoim stories. To miało takie podobne przełożenie. Na fotoblogach były na przykład zdjęcia polecane. To było takie moje marzenie, tak? Dlatego być może tyle cudów i tyle dziwnych sesji wytworzyłam w swoim życiu, bo bardzo mi zależało, żeby się w tych polecanych znaleźć, tak? To była taka śmietanka. Trochę tak miałam właśnie z niezłymi aparatami, tak? Że jak zobaczyłam tam swoje zdjęcie, mówię, o kurczę, nie? To jest to uczucie takie wybrane tam z iluś, zostawione na profilu. No i to było duże wyróżnienie. Tak, udało mi się akurat 2 albo 3 razy udało. A myślisz, że ktoś, kto ciebie tam wyhaczył, mówiąc kolokwialnie, na tym DeGarcie, on jest jeszcze z tobą? Myślisz, że są tacy ludzie, którzy cię znają przez tak długi okres czasu? Czy nie ma szansy tak fizycznie, Zrobiłam na Instagramie ankietę, czy ktoś, pan pamiętam, jest z czasów fotobloga i faktycznie kilka osób się odezwało. Jest taka fotografka, nazywa się Małgorzata Mąkosa. Gosia Mąkosa się reklamuje chyba, jakby to jest taki znak towarowy, Gosia Mąkosa. Nie wiem, może, nie wiem, czy ją kojarzysz, ona się zajmuje fotografią koni. To ona mnie pamiętała i ona się ostatnio do mnie nawet odezwała, że pamięta mnie sprzed tych tylu lat i ona teraz ma osoby, którym się marzą jakieś zdjęcia i czy ja bym mogła ich zrobić. I to było trochę tak dla mnie, jakby Bóg do mnie po prostu przyszedł. Tak, bo ona kiedyś była dla mnie, jest do tej pory wielkim wzorem i zdjęcia są wyjątkowe. Jedną jeszcze osobę, którą mam z tamtych czasów, to jest Ola Wydrych. Nie wiem, czy kojarzysz, że niby fajnie. Może taki blog, taki... dziewczyna miała takie pomarańczowego boba. Robiła dosyć takie odważne zdjęcia i robiła zdjęcia w studio, które były naprawdę takie... No, one były dobre wtedy. Więc one dwie mnie pamiętają. I te kilka pojedynczych kont, które odezwały się do mnie na Instagramie.
Czyli nie można tak całkowicie spalić mostów, bo nam na przykład ludzie się tak zastanawiają w kwestiach na przykład rebrandingu, że nikt ich nie będzie pamiętać, a tu nawet jak się powiedzmy przerzuca z portalu na portal, to jest tak, że jednak przyklejają się jacyś ludzie i śledzą nas, więc to jest właściwie to jest budujące, bo czemu by nie? No i powiedz mi, co cię tak skusiło, żeby próbować sił w takiej profesjonalnej fotografii, czyli takiej skierowanej do ludzi, którzy chcą tobie płacić. No bo powiedziałeś, że jesteś stomatologiem, więc domyślam się, że no nie będzie tutaj jakimś wielkim odkryciem, że dość dobry zawód wybrałaś. I tutaj przejście na fotografię. Skąd taki pomysł drastyczny? Wiesz co, ja lubię tworzyć. Ja bardzo lubię tworzyć. Miałam od zawsze duże zapędy plastyczne, lubiłam malować, lubiłam zrobić coś ze swoimi rękoma, coś uszyć, upleść. To było ze mną od zawsze. I z tą fotografią też tak miałam, tak? Że ja nie robiłam prawie nigdy komercyjnych sesji. Czasem ktoś mnie tam w rodzinie poprosił, a zrobisz tam na chrzcie Zuzi parę zdjęć, więc w komercji mnie doganiała sama, natomiast sesje, które ja tworzyłam, to były takie jakby czysto artystyczne, żeby coś stworzyć, żeby coś osiągnąć, żeby te moje zdjęcia ktoś oglądał, natomiast to tak naprawdę nie miało dla mnie żadnej korzyści finansowej. Te zdjęcia też się nigdzie wtedy nie dostawały, chociaż pamiętam, że parę dziewczyn, które obserwowałam z DeviantArta, miały zdjęcia na okładkach książek. To wtedy wydawało się takim bardzo, bardzo wielkim marzeniem, bo faktycznie autorzy dzieł, książek, czy szukali do plakatów, czy do reklam, do czegoś, jakiegoś zdjęcia, to oni właśnie na tym przebierali, na tym Deviancie. A gdzieś usłyszałem w necie, że zakochiwałaś się w fotografii przez, znaczy tam nie przez jakiś czas, tylko kilka razy. Z czym to było związane? Tym, że po prostu przestałam robić zdjęcia. Nie miałam ich komu robić. Moja siostra już nie była dla mnie tak dostępna. Trochę już ten fotoblog popłynął, który on był taką moją motywacją, tak? Jak widziałam, że mam tam coraz więcej osób, coraz więcej osób mi te zdjęcia komentuje, tą swoją społeczność wtedy trochę zbudowałam. W pewnym momencie on zaczął odpływać, więc nie miałam też takiego motoru napędowego, żeby mnie do tych zdjęć popchnął i jakoś tak powoli, powoli, powoli przestawałam je robić i ten aparat gdzieś tam zawsze był w moim zasięgu ręki, natomiast był wyciągany tylko na takie własne potrzeby, tak? Jak ja miałam ochotę na jakąś sesję, ktoś w domu miał ochotę coś robić, tak? Nie wiem, nowa fryzura czy jakaś metamorfoza, choć porobisz mi parę zdjęć. No, więc przez kilka lat tak naprawdę ten aparat służył mi tylko po to. Nie wiem, czy mogę ujawnić taki fakt, ale trudno. Ujawniam, że masz cztery siostry, czyli rozumiem, że to one były dla ciebie modelkami na początku. Tak, chociaż zaznaczę i tutaj naciskam, że taką największą rolę odegrała siostra, która jest jakby ta zaraz po mnie. To była między nami niewielka różnica wieku. Ona w ogóle jest bardzo takie, ma takie zapędy w modelingu, tak? Była I ją bardziej widzimy na wysoka. twoim Instagramie też bardzo często, tak? Ją widzimy najczęściej, natomiast stay tuned, bo wyciągnęłam z jaskini swoje pozostałe dwie siostry w ten weekend i nie mam pojęcia, czy to się uda, ale będziemy też tworzyć coś we trzy, coś Aha, nowego. no to to We się cztery fajnie, właściwie. fajnie jakoś tutaj wiąże z takim tematem, który chciałem poruszyć, a mianowicie z sesjami stylizowanymi, bo nie wiem jaki procent, ale przypuszczam, że duży, zdjęć, które postujesz na swoim Instagramie, to są zdjęcia sesji stylizowanych. I tak sobie pomyślałem, czy to jest właśnie taki element główny twojej strategii marketingowej, żeby pokazywać takie zdjęcia, no bo to jest coś, co się ludziom podoba. To jest raz, jedna strona medalu, a druga strona jest taka, że akurat w przypadku tych sesji fotograf może kompletnie zrealizować swoją wizję od A do Z. Nie jest od niczego zależny, nawet jeżeli Tak. jest I ma na to pogoda, czas. tak, jest jakaś tam pogoda, która nie pasuje, no to dobra, to przekładamy, no nie? To jest coś takiego fajnego. To trochę opowiedz o tym, jak robisz takie sesje.
Powiem też właściwie skąd się wzięły takie sesje, bo to jest prawda i nawet kiedyś któryś z takich, nie wiem, dobrych, lepszych, nie to oceniać, na pewno dłużej działających na rynku fotografów, miałam wrażenie, że przytknął mi to, że to był taki przytek, że gratuluję wybicia na sesjach stylizowanych. I tak nie za bardzo wiedziałam, jak się z tym odnaleźć, bo odebrałam to jako sugestię, że ja nie potrafię w ogóle działać przy reportażach. I zaczęłam się zastanawiać, Zabolało cię to? czy... Wiedziałam, że jest z tymi reportażami okej, tak, chociaż w ogóle, żeby być dobrym reportażystą, według mnie to są lata pracy, ale poczułam się trochę tak, taki niesmak poczułam, bo u mnie z tymi sesjami właściwie dopiero po czasie zauważyłam, że ja robię te sesje stylizowane, bo tak naprawdę zapaliłam się do fotografii tak na nowo, od nowa, 2,5 roku temu. No i przez rok robiłam zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia. Tam szukałam tego czynnika X gdzieś, który byłby dla mnie charakterystyczny. Szukałam obróbki, przeszłam też przez wiele różnych obróbek. Kiedyś robiłam zdjęcia, które w ogóle nie były nasycone. No teraz już takich nie robię, one mi się zupełnie nie podobają. I jak już wcisnęłam ten przycisk i się okazało, że mam to, to nastała zima, nastała jesień, nie było za bardzo co robić, co wymyślać, i ja mówię, kurczę, no to teraz jak już mam chęć i chcę, no to mam czekać z powrotem parę miesięcy, aż nastanie wiosna, lato, żeby móc tworzyć. I stąd był mój pomysł, dobra, to w sumie zrobię tak, to wymyślę, mieszkam w pięknym miejscu, mam konie niedaleko. Mam kilka osób, które chcą, żebym im i tak zrobiła zdjęcia, więc zaczęłam to wymyślać. Później się okazało, że miałam takie prawdziwe od A do Z sesje stylizowane. To chyba zrobiłam dwie. Takie, że naprawdę było, albo nawet jedną. Takie, że było naprawdę wiele, że No było właśnie, wielu co masz na myśli, podwykonawców, takie że tak że coś jest skrzyknęliśmy. prawdziwe? Że taką prawdziwą. Znaczy, bo u mnie sesja stylizowana to polegała głównie na tym, że ja na przykład wypożyczałam biżuterię i to wplatałam sobie tę biżuterię do sesji, czy po prostu miałam jakąś wizję, że chciałabym moją siostrę ubrać w tę sukienkę. Natomiast taką sesję, że było, że były dekoracje zorganizowane, że były jakieś słodycze, torty, że ktoś jeszcze filmował, że umówiłam się z kwieciarką, suknię, że make-up, to tak naprawdę to była tylko i wyłącznie ta jedna sesja w Lipowym Siedlisku. Pozostałe zdjęcia to są moje pary, którym trochę jakby urozmaiciłam ich własną sesję, na przykład prosekowany, szmaragdowy. No i moja siostra, tak, z którą bardziej spełniam takie swoje art modelingowe wizje. Ale zastanawiam się nad tym, co powiedziałaś, o tej uwadze, takiej kąśliwym komentarzu, czy to była wiadomość. Skąd się to bierze? Bo przecież to nie jest tak, że sesje jakikolwiek typ sesji jest dobry czy zły, można tak skategoryzować takie coś, a kreowanie wizerunku, czyli tego, co się pokazuje na Instagramie, na przykład co świadczy o naszej marce, co daje wyobrażenie ludziom, którzy nas śledzą, o tym, co my robimy, nie musi się opierać przecież na tym, co robimy tak naprawdę, bo przecież no, może to będzie taka uwaga na marginesie, ale wielu fotografów ma takie zlecenia dla klientów, którzy sobie na przykład nie życzą publikacji. No i co wtedy? Wtedy Tak, ten oczywiście. człowiek musi coś robić, żeby pokazywać, hej, jestem nadal aktywny i pokażę te sesje stylizowane, a wątpię, żeby do kogoś, kto ma bardzo długi staż fotografii, ktoś był w stanie napisać taki chamski komentarz. Przepraszam za słowo. Wiesz co, nie wiem, czy on był chamski, może ja go po prostu tak odebrałam. Nie jest oceniać, jaka była intencja, ale to też mi pokazało, że ja się po prostu bardzo uwagami przejmuję. Tak, ja jestem takim wysoko wrażliwym człowiekiem i niestety chyba w żadnym z moich zawodów się to nie przydaje, ponieważ jak pacjent mi powie, jakoś się tam do mnie odezwie, to ja potrafię to przeżywać tydzień i doskonale wiem, że muszę to zmienić, że to jest do zmiany. W fotografii wrażliwość przydaje się przy tworzeniu, ale nie później, może przy jej pokazywaniu, tak? Bo faktycznie raz na jakiś czas znajdzie się osoba, która nienawidzi kogoś ze zwyczaju, albo ja też podejrzewam, że tak jak patrzę na te konta, że
Jest wiele osób, które pisze do mnie z takich fake kont i coś tam potrafi mi przytknąć, wytknąć. No po prostu biorę to bardzo do siebie. Natomiast czy ta uwaga była takim przytykiem, czy ja ją uznałam za przytyk i sobie pomyślałam, kurczę, a może on dzięki, jakby przez to, co powiedział, daje mi do zrozumienia, że ja nie potrafię robić innych sesji niż takich od A do Z ułożonych i zaplanowanych. No, zaczęłam się nad tym zastanawiać. A co ci wyszło z takiego zastanawiania? Jakoś zaczęłaś się bardziej koncentrować na tym, żeby jednak pokazywać jakieś reportaże, czy też na przykład jakoś bardziej się na nich skupiałaś? Nie, stwierdziłam, że gada głupoty. Okej, czyli postawiłaś po prostu na że swoje. nie, że finalnie po prostu jest okej. Podeszłaś do tematu trochę jak taki dentysta z krwi i kości, że jak pacjent gada, to tam wsadzić mu coś, żeby nie gadał, nie? Bo Cicho, cicho. w sumie to jest fajny zawód, bo kiedyś mieszkałem u takiej pani, która miała wówczas 99 lat, i ona mi opowiadała, jak była tam dentystką. No i mówi: słuchaj, jaki to jest zawód? Przychodzą do ciebie ludzie i jakby nic nie mówią, no nie? Czyli to jest jakby, to są usługi, ale nie ma czegoś takiego, że ci ktoś po prostu, no, mówi, co ty masz robić, nie, w danym momencie, a u fotografa to jednak jest często Chociaż spotykane, że. trochę, nie, trochę się to zmienia, wiesz, pacjenci są bardzo roszczeniowi. Oni bardzo często Ale przychodzą już do po. ciebie z gotową receptą. Aha. Nie, nie, potrafią przyjść jakby z gotowym planem leczenia. Czasem mówisz im, że jakby nie zgadzasz się za bardzo z ich internetową wiedzą, potrafią się denerwować. Natomiast tak, no, to jest fakt. Większość zabiegów, większość może przebiegać w ciszy. Natomiast jest to o tyle nerwowy zawód, że ludzie boją się dentystów. Ja też się bardzo boję dentysty. Jak mam iść do dentysty, to spać nie mogę czasem. Natomiast ten strach w jakiś sposób przechodzi na nas w pracy. My jakby cały dzień się mierzymy z tym, że ktoś nie chce, tak? Że on jakby broniąc się, bojąc się, mimo wszystko te negatywne uczucia gdzieś tam na nas wylewa. No więc to bym uznała za taki minus. Ja się przy fotografii relaksuję. U mnie jest taki podział, że mnie fotografia relaksuje kompletnie. A mnie jeszcze uderzyło jedno z tego komentarza, że ty się wybiłaś. To jaka jest prawda? Wybiłaś się, czy jeszcze się nie wybiłaś? Jak uważasz? Myślę, że jestem, że gdzieś tam czułam się tak ostatnio, że jeszcze tak kawałek przed tym top. Że jeszcze przed takim swoim, tak, że ja poczuję, że kurczę, zrobiłam to fajnie, że jest tak gdzieś moja marka, bo myślę, że każdemu na tym zależy, żeby móc się czymś firmować, żeby być czymś charakterystycznym. I czułam przez okres pandemii, kiedy naprawdę byłam bardzo twórcza i miałam super, bardzo wiele pomysłów, które rozniosły się wielkim echem, chociażby do magazynu Wesele, czy tam na Lux Like filmie byłam bardzo doceniona, czy chociażby u ciebie. Bardzo szerokim echem się odbiły te moje sesje. I czułam, że to jest takie bardzo fajne uczucie, tak? Że już to poszło gładziej, że ja już czuję, jak te zdjęcia robić, ja już mam tę swoją obróbkę, którą lubię, ja już mam te swoje chwyty, te swoje triki świetlne. Ale że to jeszcze nie jest ten taki topowy. Wydaje mi się, że to będzie za rok albo za 2 lata. Czyli można powiedzieć, że już czujesz taki, że już wieje ci tam w żagle. Już idzie lepiej, po prostu szybciej płyniesz. Dokładnie tak się czuję. I dokładnie tak wczoraj komuś powiedziałam. Super uczucie, bo wielu fotografów tak przynajmniej będąc powiedzmy w twoim wieku, ja już się wypowiadam, jakbym był starym dziadkiem, ale trudno. No, ma te takie wzloty, upadki i jednak poczucie czegoś takiego, takiej lekkiej odrobiny pewności, że to wszystko jakoś jest spójne, że idzie w dobrym kierunku, jest bardzo, bardzo fajnym i pożądanym uczuciem. Powiedziałaś, że już czujesz, że też obróbka jest spójna i rzeczywiście takie miałem wrażenie. Tam już oczywiście. Odejdźmy od tematu, kto jaką obróbkę lubi, bo jest teraz naprawdę bardzo dużo różnych styli obróbkowych i mogą się znaleźć fanatycy
tam powiedzmy koloru, powiedzą, o, ten nie jest naturalny, ten jest naturalny i tak dalej, a później się okaże, że oni mają jakoś tam różne ekrany, na których to porównują. Ale fajnie, A że jest różnorodność. no właśnie, bo też my jesteśmy powiedzmy w ograniczonej liczbie, jeżeli chodzi o fotografów, a tych odbiorców jest multum, prawda? Do ciebie nie przyjdą osoby, które lubią, nie wiem, tam bardziej niebieskie zdjęcia, tylko pójdą Albo sobie do kogoś. czarno-białe, bo ich robię niewiele, tak? No właśnie. I co cię tak odpycha w fotografii czarno-białej, na przykład, że w ogóle jej Wiesz co, nie nic mnie robisz? nie odpycha, nic mnie nie odpycha. Ja wrzucam zawsze trochę zdjęć czarno-białych, lubię się bawić, lubię bardzo ziarniste zdjęcia. Natomiast ich jest po prostu niewiele, tak? To nie jest tak, że ja nie robię ich wcale albo ich nie lubię. Chociaż zawsze, jak zestawiam czarno-biały kolor, to coś mi w tym kolorze ciągnie, tak? Lubię te barwy, tak? Moje oczy lubią wyraźne kolory, bardzo, bardzo mi się to podoba, więc to jest już takie subiektywne. Ale to nie jest tak, że ja ich nie robię kompletnie. Ale żeby dojść do jakiejś, powiedzmy, swojej ulubionej czy wymarzonej obróbki, no to trzeba jednak przechodzić te różne etapy. Pamiętasz, jak myślałaś właśnie w momencie odkrywania, że to jest to? Ja w tej chwili dosyć, no też się nauczyłam się w social media, mogę tak powiedzieć, bardziej w Instagram. Natomiast jakbym ci pokazała screeny mojego profilu sprzed 1,5 roku, no to był taki kompletny miks. Tak, te zdjęcia były bardzo różne. Nawet teraz te ostatnie zdjęcia różnią się troszeczkę obróbką od tych moich, są wyraźnie bardziej wysycone. Ja po prostu te zdjęcia, które mnie wkurzały, których nie lubiłam, zarchiwizowałam, tak? Nie pozbyłam się ich kompletnie, natomiast pozbyłam się ich w większości. Ciężko mi powiedzieć, bo ja tak naprawdę powiem ci, że to było w tym roku z tą moją obróbką, tak? Że jeszcze jak patrzę na te zdjęcia, które robiłam w ubiegłym roku, takie koniec lata, wczesna jesień, to teraz zrobiłabym je troszkę inaczej. Właśnie jak odkopuję jakieś zdjęcie i mam je tam gdzieś jeszcze w Lightroomie, jest ten pasek nasycenia, to robię takie, jak wiesz, tak go przesuwam i tak patrzę na te kolory, że one mi się Ale jednak takie zmniejszasz czy pełniejsze podobają. zwiększasz? Nie, zwiększam. Zwiększasz. Aha. Zwiększam, bo lubię wysycone barwy. Lubię pomarańcz, lubię róż na zdjęciach, lubię żółty. Nie lubię czerwonego koloru. Jak ja widzę gdzieś czerwone drzwi, czerwoną ścianę, słup, światło, to uciekam. To jest jak, to nie mam pojęcia w ogóle skąd mi się to wzięło, że jakiegoś koloru się na zdjęciach nie lubi. Ja uciekam od czerwieni. Czerwone światło, to rozumiem. Nikt nie Albo lubi. różowe lasery. A, Różowe, różowe zielone. no to już osobna ścieżka, może nie idźmy nią. Założyłem, że masz taki opis boho and wedding. I co, te słowa u ciebie uważasz za kluczowe? Uważam za kluczowe. Uważam za kluczowe, wiesz co, zawsze robiłam zdjęcia. Tak jak patrzę na te swoje zdjęcia, to gdyby je obrobić, gdybym miała trochę tą lepszą rękę, ten lepszy aparat i gdybym jeszcze raz stanęła, to one by były bardzo podobne do tych teraz. Więc ten kierunek, żeby zdjęcia były świetlne, żeby miały trochę taki element hipisowski, gypsy, żeby gdzieś latać po tych łąkach, żeby te stroje były zwiewne, pełne kwiatów. To zawsze było, tak? Tylko ja po prostu tego nie nazywałam. Ja mówiłam, że lubię zdjęcia na polach, lubię folklor w tych zdjęciach, lubię taki rustyk gdzieś. I kiedyś mówiłam o swoich zdjęciach rustykalne, natomiast później nie zgodziłam się za bardzo z tym stwierdzeniem, tak? Dla mnie boho to było, jakby poza samą obróbką i poza tym, co jest na tym zdjęciu. No to sam styl po prostu uwielbiam, tak? Lubię go w meblach, lubię go w tkaninach, w kolorach, we wzorach. Lubię go w tej wolności, lubię go z tym światłem. No to oczywiście jest subiektywne, tak? To jest tylko moje odczucie i na pewno jest multum osób, które również się tym zajmują, czy chociażby projektują takie meble, czy plotą makramy, czy w ogóle robią eventy. Uważasz, że pójście w takie hasła ułatwia dojście do zrozumienia swojego stylu fotografii? Trochę było osób, które się ze mnie śmiały z tego, takie, o, boho, boho, co to jest boho, nie? Wiem, słuchajcie, no nie wiem, tak czuję, tak nazwałam ten profil
i z takimi zdjęciami chcę być kojarzona. Co na to twoi klienci? Bo myślę, że oni tutaj mają więcej do powiedzenia niż jacyś przypadkowi ludzie z internetu. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Na Instagramie chyba raczej ciężko o przypadkową osobę. Klient z Instagrama raczej nie jest przypadkową osobą. Bo ty się głównie skupiasz na Instagramie, czy jeszcze też poświęcasz czas na facebookowanie, jeżeli chodzi o swoją fotografię, o promowanie jej? Facebook jest trochę dla mnie, bardzo brzydko to zabrzmi, trochę jest dla mnie śmietnikiem. Na Facebooku idę w ilość. Żeby mi ten algorytm pamiętał, żeby tam było tych zdjęć więcej i inne osoby też się do mnie odzywają na Facebooku. Instagram chcę, żeby był moją wizytówką. Tak? Taką mikrowizytówką. Ja też go bardzo lubię. Ja zawsze prowadziłam Instagram, tak? Tam, nawet taki swój, jak miałam gdzieś tam swoje zdjęcia. Po prostu zawsze lubiłam zdjęcia, tak? Byłam taką estetką. Bardzo lubię to stwierdzenie cieszyć oko. Tak, że to cieszyło moje oko zawsze. Lubiłam tam mieć poukładane, lubiłam jak to było spójne. I to mi zostało do tej pory, tak? Więc to mi sprawia ogromną przyjemność wręcz. Na Facebooku się aż tak nie skupiam. Na blogu w ogóle. W ogóle jakby nie czuję, nie umiem tego robić. Obiecałam sobie, że się nauczę. Za każdym razem, jak się za to biorę, to odzywa się trochę duch prokrastynacji we mnie. Ale wiem, że to jest jeszcze przede mną, tak? Tylko po prostu powoli przyjdzie i czas i na to. Myślę, że to jest taka naturalna droga, że się za coś bierzesz, jak już to chwyci, to po prostu więcej uwagi poświęcasz Rozwijesz się. jakimś innym kanałom, także jak najbardziej się z tobą zgadzam. Ale wykorzystując fakt, że jesteś taka wkręcona w Insta, to może pociągnijmy ten wątek, bo na przykład wczoraj opublikowałaś zdjęcie o północy. I Nie wydawałoby się, mogłam że to nie spać. jest najlepszy czas na publikowanie zdjęcia, bo Nie. jednak no, mniej fanów siedzi o Wiesz północy, co, chyba czasem że nie czegoś zwracam nie uwagi na wiem. to. Nie? Nie patrzysz na statystyki? Patrzę, ale zdarzyło mi się parę razy, że opublikowałam zdjęcie o północy. Okazywało się, że połowa osób, które obserwuję, chyba też nie śpi. To zdjęcie odbiło się bardzo dużymi zasięgami i dużym echem. Natomiast czasem po prostu jest to impuls, tak? Siedziałam wczoraj nad czymś w nocy bardzo długo i tak przeglądałam te swoje zdjęcia i tak wpadło mi to jedno w rękę. Mówię, a kurczę, w sumie dorzucę. Natomiast wiem, że tej regularności dodawania postów trzeba pilnować i dobrze, jak się zwraca uwagę na porę dnia, no bo to wszystko jednak działa, tak? Zasięgi są troszkę zmniejszane i podejrzewam, że to się nie zmieni. No, jakby jestem w stanie całkowicie zrozumieć, dlaczego to się nie zmieni. No, każdy chce zarobić. Zwłaszcza platforma, która w darmowy sposób pozwala nam na reklamę tak naprawdę. Ale Ale mi się wydaje, że czasem po może prostu o tym nie myślę. ważniejsze od tej pory postowania jest to, czy masz dobre zdjęcia. Truizm w moim wykonaniu. Truizm. A nie masz coś takiego, że marka też ci robi? Bo czasem są osoby, które są naprawdę topowymi fotografami, które ja podziwiam. Ja, wiesz, oni wstawiają zdjęcie takie no, okej, nie? Fota. Ale jak sobie pomyślisz, że oni to zdjęcie dodali, to mówisz, wow, zajebiste. Aha, Nie masz czyli tak czasem? że tylko dziecko potrafi stwierdzić, że król jest nagi. Coś w tym stylu? Chyba coś mi się tak wydaje, tak? Że jednak też bardzo dużo robi, kto to zdjęcie wstawia. Ale To zwróć uwagę też, na na pewno podbija przykład jego wartość. kilka lat temu się pojawiło takie zestawienie najbardziej popularnych zdjęć na Facebooku i O. tam była jakaś tragedia taka. Więc Jaka? no taka, że na przykład jakiś kot sobie tam szedł, czy coś takiego robił dziwnego i nie wiem, ktoś tam dziwną minę zrobił i to było klikane przez ludzi, lajkowane, mówiąc tym To taki polskim viral językiem. trochę był. No tak, Te właśnie te zdjęcia takim zdjęcia, viralem trochę były. które właśnie wiralowo się rozchodzą, to nie są jakieś taki najbardziej, że tak powiem, reprezentujące wyżyny artystyczne.
No jak ja bym Ci pokazała, co jest w moich top kilku zdjęciach, to te zdjęcia, jedno jest takie zdjęcie, które W u mnie sensie na u ciebie, profilu. tak? Twojego autorstwa. Tak, jest u mnie w ogóle w top 3 zasięgów, tak? Jak sobie tam sprawdzam zdjęcia, które w ogóle odkąd prowadzę konto miały najlepszy zasięg, to byś się za głowę złapał, że tak jest takie zdjęcie. Więc... A nie ma wśród tego topu któregoś z tych zdjęć ze światłem wpadającym w obiektyw? Prawie No bo wszystkie tutaj. są. W ogóle No bo jak właśnie, zobaczy... masz dużo, dużo tych zdjęć z takim, że słońce tutaj wpada, i niektórzy mówią, że to jest sztuczne, jakieś dodane. Dokleją. Nawet bym nie umiała. Chociaż Nie, kiedyś w żartuję, żartuję, to ja cię Photoshopie chciałem nauczyłam sprowokować. bokę doklejać. No wiem, Tak? ja się Nie, nie, śmieję z nie tego. ogarniasz tak Photoshopa? W Photoshopie ogarniam stempel. Ostatnio konikowi stemplowałam o głowie. A dlaczego? Jakiś taki miał kolor kontrastowy, tak to centralnie to przeszkadzało w zdjęciu. No a że z koniem zdjęcia to jest też troszeczkę inna szkoła jazdy, więc to stemplowałam. Kiedyś obrabiałam tylko w Photoshopie zdjęcia. Tylko. Bawiłam się krzywymi. Bardzo mi to sprawiało frajdę. Te zdjęcia były takie gładkie, te kolory były takie Bardziej niebiesko-różowe wyraziste albo też. takie zielono-różowe. A powiedz mi z tymi zdjęciami z końmi, bo u ciebie to jakoś tak naturalnie wygląda, a czasami jak się widzi, że ktoś zabiera na przykład parę do jakiejś stadniny i te zdjęcia są takie sztywne, to chyba też jest kwestia tego, że ty rozumiesz konie, prawda? A weź trochę opowiedz, bo napisałaś mi, czy to gdzieś znalazłem, że spędziłaś właśnie kawał życia przy koniach i wiele cię to nauczyło. Czego uczą konie? Wow, na to można godzinami mówić, ale No to wypowiem się mów, to mów. tak, żeby zastanowiła. Konie uczą pokory. Nawet dzisiaj rano byłam na treningu, właśnie tak wróciłam z treningu, dopadłam się do komputera. Trening był taki w porządku. Trochę się tam posprzeczaliśmy, trochę tam coś porobiliśmy. Konie uczą pokory. Konie, w ogóle jazda konna jako sport, pewnie jak każdy sport, tak, uczy człowieka sumienności. Jak się trenuje się regularnie, ktoś się przykłada, to widoczne są efekty, tak? To jest jak ze wszystkim po prostu, trening czyni mistrza. To, że całe życie spędziłam z końmi, tak, to jest trochę prawda. To jest rzecz, którą ja myślę, że się urodziłam. Kiedyś wyciągnęłam swoje jakieś rysunki z przedszkola, a tam na wszystkich obrazkach są konie. Później zaczęłam trenować, później miałam swoje, później miałam kilka lat przerwy i teraz 1,5 roku temu wróciłam do sportu i dążę do tego, żeby znowu mieć swojego i znowu zacząć trenować już tak na poważnie sportowo i swoje życie też temu poświęcać, bo uważam, że jak ma się jakąś pasję, to jak najbardziej, że czuję się, że się żyje, tak? Że życie się przeżywa po coś, dla czegoś, że ono ma jakąś wartość i przynosi ci jakąś satysfakcję. I dla mnie to jest właśnie to. Konie w zdjęciach. W ogóle od koni moje zdjęcia się zaczęły, bo ja tamtego miałam swojego konia i właśnie pierwsze sesje, jakie mam, to z nim sobie wymyślałam. Z nim i z moją siostrą. Ale okazało się, że on jest taki niechętny, więc później się już trochę bałam go wyciągać gdzieś tam w pola, bo mi uciekał. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia z koniem, uważam, że jeśli ktoś nie jeździ i nie ma z tymi zwierzętami do czynienia i ich nie rozumie, no to te zdjęcia właśnie będą takie, jak ty mówisz, one będą sztywne, ponieważ ktoś się będzie ich bał, tak? Naturalnie się będzie ich bał, ja to doskonale rozumiem, bo ja się sama czasem boję obcych, tak? Zwierząt, nie znam ich, nie wiem. Nie wiem, jakie mają doświadczenie, jakie mają podejście do człowieka, czy one się mogą mnie bać, czy nie. Dlatego to mnie jest to fajne połączenie, tak? Ja nie wezmę modelki czy kogoś do zdjęć, jeśli on zwykle nie miał z nimi kontaktu. A jak bardzo chcę, to ostrzegam, że może być tak, że będą się po prostu ich bać. Ostatnio właśnie zrobiłam fajne zdjęcia, też mam modelkę, ale ona akurat z końmi spędziła trochę czasu. Wywołałem ten temat dlatego, że parę lat temu była taka
głośna dyskusja wokół robienia zdjęć z tak zwanymi gadżetami, czy też z takiego wymyślania tematu sesji. I mówiło się wtedy, że tak, zaproponuj coś tym swoim modelom. Najlepiej, żeby to było coś związane z ich hobby. I potem był taki wysyp jakichś właśnie zdjęć. Na przykład ja to bardzo często w tematyce żeglarskiej widzę, że jest sobie para, powiedzmy tam na żaglówce siedzi i tak jakbyś miała zgadywać, to ja bym powiedział, że na przykład pierwszy raz chyba w życiu. I to od razu widać, to jest takie nienaturalne. Czyli nawet kreowanie jakiejś tam powiedzmy atmosfery, czy też powiedzmy wybieranie jakiejś takiej naprawdę zjawiskowego otoczenia, nic nie daje tym zdjęciom, jeżeli one nie są autentyczne. Zgodziłabyś się z tym? Pytanie z tezą. Się z tym. Tak, bardzo, bardzo ładnie ujęte. Zgadzam się z tym. No i to jest chyba taki problem, który gdzieś siedzi w fotografach, a wiem, że ty nawet ukułaś takie powiedzenie, że warto mieć jeszcze więcej pasji niż tylko fotografię i to może nawet oburzyć fotografów. Jak to? Jakie pasje poza tą jedyną słuszną? Tylko fotografia i koniec już. Nie, ja uważam, że trzeba. Wiesz co, ja się w ogóle zastanawiałam ostatnio, czy na przykład moi pacjenci się nie będą kiedyś o to oburzać. Że jak Że to? co? To tak, że gdzieś tam mnie wygooglują i zamiast znany lekarz i parę gwiazdek, czy moją stronę gabinetu, czy gdziekolwiek będę tam pracować, wyskoczy im moja strona ze zdjęciami. Tak się zastanawiałam, co oni sobie wtedy pomyślą. Czy sobie pomyślą, kurczę, fajnie. Fajnie, szanuję, nie? Ktoś robi coś innego, czy pomyślą, aha, to ona zamiast siedzieć w domu i się uczyć i szkolić, to lata i robi sesję. Ale zamierzasz to ciągnąć właśnie te dwie dziedziny? Zamierzasz to łączyć? Tak. Ja w ogóle medycynę jako naukę bardzo lubię i nie wyobrażam sobie, żeby nie. Ale to jest super, wiesz, bo ja nie mam ciśnienia w fotografii. Bo ja to robię tylko dlatego, że chcę. Że mam na to ochotę, tak? Że mi to sprawia frajdę. Nie mam czegoś takiego, że wybrałam kiedyś, że to będzie mój zawód i czy mam chęci, czy nie. Muszę utrzymać firmę, muszę utrzymać siebie, muszę utrzymać rodzinę i to jest taki mój duży bardzo obowiązek, tak? Ja tutaj mam ten komfort, że mogę sobie wiele rzeczy odpuścić. Mogę sobie, jak będę miała chęć za kilka lat robić tylko i wyłącznie sesje stylizowane. Nie no, jak będziesz potrzebowała się wybić, to tylko sesje stylizowane. Tak. Dokładnie, tylko taka droga. A wiesz co, no ale nie wiem, czy pamiętasz, ale była taka modna dyskusja o balansie i tym razem nie balansie bieli, tylko takim życie, praca, work-life balance po cudzoziemsku. I co, uważasz, że na dłuższą metę jesteś w stanie takie coś ciągnąć? Na pewno nie dwie rzeczy na 100%. Myślę, że tak. Też nie wiem, jak się moja kariera, ta medyczna, potoczy. Gdzie będę pracować, jako kto będę pracować, czy będę robiła specjalizację, czy nie. Czy jak się w ogóle w tym będę czuła. To jest wiele lat jeszcze przede mną, zanim stanę mocno, konkretnie na nogi i będę bez stresu wszystkich szybko diagnozować i szybko leczyć, tak, to się zdobywa latami i się mówi o takich magicznych 10 latach, tak, jak tam rozmawiałam ze swoimi asystentami na studiach, mówię, no, kiedy był ten moment, że oni się tak poczuli pewnie i swoją, no takie 10 lat. A ostatnio przeczytałem na portalu, którymś z tych takich głównych mainstreamowych portali fotograficznych, że... O, ja nie czytam. No, ja zaglądam. Gro fotografów ślubnych nie planuje kariery dłuższej, i to chodziło o fotografię ślubną, niż 10 lat. Też ciekawe, że akurat ta liczba się pojawia. A 10 lat to jest kawał czasu. I to się zbiega akurat z tym, co powiedziałeś, że 10 lat potrzebujesz, żeby poczuć się takim profesjonalistą. Profesjonalny, czy żeby się wypalić? Nie, bo nie, nie. Nie zrozumiałam do końca. No nie, no powiedziałaś, że tam rozmawiałaś z jakimiś asystentami, że to jest tak, 10 ale mówię lat. W fotografii, że 10 a lat, fotografii, to żeby... ja nie wiem, jaka jest przyczyna. Ty może wiesz, albo się domyślasz. Nie wiem. Nie? Nie mam pojęcia. Ale bardzo się często zastanawiam, jak ta fotografia będzie za 10 lat wyglądała. Czy... Bo jak ja patrzę na zdjęcia
Podam taki fajny przykład. Czy moja mama ma przepiękne zdjęcia, ma taką sesję poślubną zrobioną ponad 10 lat temu za ogromne, naprawdę ogromne pieniądze. Taki naprawdę top fotograf. I ma piękny album. I ja pamiętam, że ja byłam w te zdjęcia wpatrzona. One były moim ideałem. Zastanawiałam się, jak w ogóle takie zdjęcia można zrobić. A teraz je wyciągam i mówię, są okej. Więc zastanawiam się, czy ta nasza sztuka, którą teraz robimy, jak ona będzie postrzegana za 10 lat, jaką Czy ona ona jest będzie miała ponadczasowa? ważność? Czy ona jest ponadczasowa, tak? Czy ktoś wyciągnie te zdjęcia za 10-15 lat i powie, o Chryste, tak już się nie robi. To już się w ogóle robi zupełnie co innego. Tak samo jak 10 lat temu ja obrabiałam głównie w Photoshopie na krzywych, na gradientach różnych w ogóle cudach nie widać. Jestem ciekawa, co się będzie za 10 lat robiło. A ja wiem, co jest ponadczasowe. Naturalność Co? i w Czarno-białe kolorach, w zdjęcia. kolorystyce i czarno-białe też. No tak. Te dwie rzeczy Naturalność. plus też taka naturalna jakaś interakcja czy między tymi, którzy znajdują się przed twoim obiektywem, bo już nie wspominać tutaj czas o takich różnych pozach, które były modne przez jakiś czas, może chociażby jakieś zdjęcia w wodzie czy z nóżką. Ja pamiętam takie tematy. Było coś takiego, że to się pojawiało wszędzie. Po prostu na każdej witrynie wystawowej fotografa były te same zdjęcia, te same pozy. Jakoś po prostu zyskiwały modę na jakimś takim, powiedzmy, moda po prostu taka była. I też tutaj jeden z gości podcastu kiedyś mi mówił, że było coś takiego, na przykład para na koparce, no nie? I teraz pomyślisz sobie, to są Himalaje absurdu dla mnie w tej chwili. Wyobrazić sobie, że ja mogę na przykład komuś powiedzieć, to chodźcie, stańcie sobie na tej łyżce koparki i ja wam zrobię zdjęcie i będzie super, ale to było kiedyś taki po prostu must have, no nie? I to uważam, że to jakby ktoś szedł w taką stronę, no to nie ma szans, żeby był ponadczasowy, ale jak będzie robił to, co uważa za słuszne, i to będzie mniej więcej wokół takich normalnych sytuacji życiowych się kręcić, to myślę, że to będzie ponadczasowe. A jeszcze zainteresowałaś mnie tym albumem Mamy. Co ci się wtedy tak spodobało w tych zdjęciach, że powiedziałaś wow, płytka głębia ostrości? Bo to był tylko plener, one były po prostu przepięknie wydrukowane. To była taka sesja całodniowa, ona się zaczęła się w zbożu. Zaczęła się w zbożu, potem przeniosła się, bo to było okolice Łodzi, przeniosła się na okolice manufaktury, czyli ta czerwona fabryczna cegła, później gdzieś na jakąś kamienicę na Piotrkowskiej. A skończyła przy jakimś jeziorze, i wtedy same te ujęcia, taka ich, one, te zdjęcia były przede wszystkim bardzo różnorodne. Te zdjęcia, które one wydrukowały, te odbitki miały bardzo różne wymiary. Te zdjęcia były, widać, że one były takie bardzo dopieszczone, i to wtedy zrobiło na mnie duże wrażenie. No i też to, że oni faktycznie w mojej ocenie byli genialni, tak? To były dla mnie przepiękne obrazki. No to można powiedzieć, że to cię jakoś tam może popchnęło też w kierunku fotografii, czy nie? Nie, to chyba nie. Myślę, że to nie, ale lubiłam zawsze o tym myśleć, robiąc swoje zdjęcia. Aż sobie dzisiaj, wiesz co, obejrzę sobie dzisiaj ten album. Zobaczę. Ale sam fakt, że coś człowieka ciągnie do oglądania zdjęć, to już uważam, że to jest taka kwestia, która powinna zastanawiać. To przynajmniej kieruję te słowa do tych, którzy kręcą się wokół fotografii, a może trafili na ten podcast i jakoś przez przypadek i się zastanawiają, czy na przykład fotografia to jest dla nich droga. To sam fakt, że sięgasz po album i oglądasz, nawet jeżeli to jest album rodzinny, nawet zwłaszcza jeżeli to jest album rodzinny i siedzisz i wertujesz, to znaczy, że masz predyspozycję do tego, żeby się stać fotografem. Ja zmienię może taki temat, ale coś mnie tak uderzyło, żeby pooglądać twoje relacje wyróżnione na Instagramie. I było coś takiego jak publikacje, czy coś w tym stylu. No i tam znalazłem dużo takich, no nie wiem jak to nazwać, ale przedrukowanych Instastories od innych fotografów. I tak sobie pomyślałem, wow, jaki to jest znak czasu,
że teraz inni fotografowie ciebie polecają. To znaczy, odkryli na przykład twoją galerię i jest takie coś jak właśnie, nie wiem, publikowanie, że w Insta Stories do swoich fanów, zobaczcie, tu jest jakiś inspirujący fotograf. Kiedyś tego nie było i się zastanawiam, co się zmieniło w tym naszym środowisku, że my się staliśmy jako fotografowie tacy bardziej otwarci, że w sensie no, nie boimy się polecić innego fotografa. No nie uważasz, że to jest ciekawe? To jest ciekawe i to jest świetne, natomiast myślisz, że się nie boimy polecić innego fotografa? No ale no, zwróciłem uwagę na liczbę tych różnych Konkretnie na poleceń, to. które miałaś. I to nie były takie profile, że tam niezłe aparaty jakieś, nie wiadomo co, tylko tacy fotografowie, którzy po prostu no, prowadzą taki profil swój instagramowy i on jest skoncentrowany na to, żeby łapać zlecenia, żeby mówić do klientów, a wykorzystujesz ten profil i wrzucasz tam nie na prywatnym jakimś tam Krzysiek 126, tylko Podle po prostu swoich na swoim odbiorców. firmowym. Tak, innego fotografa. To jest szok dla mnie. To jest szok, ale z drugiej strony to działa w dwie strony. Ja też polecam innych, tak? I bardzo często mam z tego powodu informacje zwrotne, więc z jednej strony miłe, z drugiej strony jest też jakaś wymiana tych obserwujących, tych nowych osób, a po prostu czasem wchodzę na profil, który jest tak niesamowity i tak niezwykły, i te zdjęcia są tak w ogóle inne, świeże, że robię to z automatu, bo po prostu, żeby sprawić komuś przyjemność. Żeby ktoś, żeby, no nie wiem, zrobić komuś dzień, tak? Żeby ktoś zobaczył, że wow, ktoś go udostępnił, że on robi dobrą robotę. Dla mnie w ogóle nie ma z tym problemu. Jakby straszną mi frajdę sprawia to, że ktoś się z tego cieszy. Tak, że ja jego zdjęcia komuś pokazałam, bo pamiętam, jaką mnie to radochę sprawiało. Ja pamiętam, że jak zaczynam robić zdjęcia, to udostępniła mnie Wild Rocks. Kojarzysz ją? Wiesz co, to jest taka A, tak, instagramerka? już wiem, już Tak. wiem, już wiem, bo teraz się zastanowiłem i już wiem. Korki z Insta, tak? Tak. Dobrze Ja zgaduję? wtedy zrobiłam taką sesję sielską z kuskami. Mamy sąsiadów, którzy mają małe kuski i tam kiedyś przychodziłam z siostrą, mówię, ej kurczę, zobacz, a może tutaj kilka? I wpadły te zdjęcia w oko bardzo i to był taki mój game changer trochę. Ona wtedy opowiedziała bardzo dużo o moim profilu, przypomniała mi bardzo dużo osób i ja się wtedy czułam po prostu, jakbym coś wygrała. Mówię, kurczę, ktoś taki mnie zauważył i to było bardzo, bardzo wyjątkowe. Bardzo, bardzo to doceniam i za każdym razem zresztą, jak ktoś mnie gdzieś udostępnia, to jestem za to mu bardzo wdzięczna, bo to jest bardzo miłe, tak? A To może jest to jest faktycznie. kwestia takiej kultury instagramowej, jeżeli można użyć takiego dużego słowa? Bardzo możliwe, ale to w takim razie jest na plus. Bo na Facebooku, no to może się ludzie obrażą, ale dużo jest tych wojen takich na różnych forach fotograficznych zwłaszcza. O kurczę, no. A tutaj zupełnie co innego, zupełnie jakieś inne podejście, jakieś polecanie innych fotografów, dla mnie to się po prostu, mnie to oczywiście cieszy, ale to aż mi się w głowie nie mieści, że tak może być. Wiesz, co ja lubię robić? Raz w tygodniu się staram, raz na 2 tygodnie, poudostępniać różne zdjęcia u siebie. Opisuję je wtedy jako daily inspo, tak, że wow, to mi wpadło w oko. Bo jeżeli ktoś zrobił coś świetnego i czy zrobił naprawdę zdjęcie, które w mojej ocenie jest wybitne, jest inne, niesamowite, wow, jest ten efekt, to ja chcę się przyczynić do tego, żeby inni ludzie też je zobaczyli, żeby ono poszło w świat. To jest taka może trochę ten kawałek tej artystycznej duszy, że jednak się docenia tę sztukę, która jest wokół nas, tak, bo niektórzy tworzą naprawdę cuda. Ale to jest też trochę taki zbliżony temat do tego, czym ja się zajmuję tutaj z Kamilem, jeżeli chodzi o SEO, o pozycjonowanie. I tak się zastanawialiśmy kiedyś, że no właściwie no jak komuś wytłumaczyć, jak zdobyć link od kogoś, nie? I powiedzmy, jak ktoś publikuje twoje zdjęcia, czy pisze, opowiada na swoim Insta Stories o twoim profilu, to jest tak, jakby dawał ci link. I
I wydaje mi się, że to jest ten sam mechanizm psychologiczny. To znaczy, jeżeli ty tworzysz jakąś wartość, jak to się mówi w tych korporacjach, wartość dodana i dajesz coś od siebie innym, że po prostu inni nawet taką inspirację od ciebie czują, czy mogą brać, no to oni o wiele chętniej ci dadzą taki link. I w SEO to działa tak bardzo podobnie. Ja pamiętam, że jak zaczynałem nagrywać podcasty, to bardzo długo nie było takiego sprzężenia zwrotnego, nie było jakichś stron, które linkowałyby do niezłych aparatów, a teraz ja praktycznie każdego tygodnia odbieram takie maile, że aha, tutaj przybyło ci tam powiedzmy ileś tam linków, no i wchodzę na te strony i to się potem okazuje, że to są jakieś blog posty, w których ktoś na przykład się nudził i pisał, że a tutaj słucham jakichś tam podcastów czy jakichś rzeczy o fotografii i tu polecam na przykład niezłe aparaty i tak dalej, są też inne audycje polecane i to jest jakby potwierdzenie tej teorii, że coś dałeś najpierw, no to potem możesz po prostu odcinać kupony, no tak, to może to jest brzydkie słowo, ale coś tam dałeś, że to nie dzieje się tak z przypadku, to nie jest tak, że ty jesteś jakąś szczęściarą, że o tobie piszą, czy ciebie polecają, tylko coś zrobiłaś, co się innym spodobało, być może tchnęłaś jakiegoś takiego ducha artystycznego jakby tutaj w ręce innego fotografa i on zaczął działać, bo się zmobilizował, pomyślał sobie, o kurde, jakaś tam Magdalena robi takie sesje, to może ja też coś pocisnę, nie? Zamiast siedzieć i narzekać, że nie mam klientów. Może z tego to się jakoś bierze. Kurczę, ale przyfilozofowałem, cholera. Za dużo Lubię gadam. słuchać, jestem. Nie, wiesz co? Dla mnie okej, okay. Ja jestem słuchaczem. Ja jestem typem słuchacza, więc lubię. To dzięki, że mnie nie krytykujesz. Jesteś jedną z nielicznych osób. Ale jeszcze, o, jeszcze taki temat mi się tutaj pojawił, bo jak rozmawialiśmy przed audycją, to napisałaś mi, oczywiście my korespondowaliśmy na Instagramie i napisałaś, że prawdziwy rozwój dzieje się poza strefą komfortu. I ja tak sobie pomyślałem, kurczę, to jaką ty masz strefę komfortu? Co to takiego jest, co cię tak ogranicza? Wiesz co, no u mnie sama nie wiem, do czego to odnieść teraz. Nie przychodzi mi do głowy żaden taki fajny, konkretny przykład, dzięki któremu ktoś, kto nas słucha, mógłby to zobrazować. Ja po prostu usłyszałam kiedyś taki cytat. Wiesz, po prostu czujesz, że nie chcesz, bo może cię to kosztować wysiłek, a może się nie uda i to jest takie niewygodne, to już jesteś trochę poza, tak? Bo jak jesteś nastawiony, że wszystko będzie okej, okay, masz pod kontrolą, w sumie ten rodzaj sesji nie odbiega od 50 innych, jakie zrobiłeś do tej pory, no to jesteś w strefie komfortu, nic się nie dzieje poza. Bardzo ciężko wtedy natrafić się na jakąś taką sytuację nową, tak? Którą musisz zareagować, na którą musisz się uczyć. Ale do wygody jest się łatwo przyzwyczaić. No i pewnie by się to skończyło tym, że robiłabym ciągle takie same zdjęcia, które by były super, ale po jakimś czasie ktoś by stwierdził, nuda, nie? I pewnie ja też bym tak stwierdziła. Nuda. Ale te sesje, które nazwaliśmy sesjami stylizowanymi, czy też to można bardziej jakoś rozwinąć w sumie ten temat, powiedzieć, że to są takie projekty własne, takie rzeczy, to one bardzo często cię jakby mogą popychać do tego, żeby przekraczać te pewne granice fotograficzne, czy Tak. też artystyczne. Ale ja na przykład nie umiem się wynieść do miasta z sesjami. Nie, w ogóle wiesz, nie czuję się dobrze na przykład z sesjami miejskimi. A myślę, że jakbym kilka takich zrobiła, to jednak to doświadczenie moje by się wzbogaciło, tak? Byłoby tego więcej, byłoby coś nowego, świeżego, a może bym stwierdziła, że to mi się podoba. Byłoby jakieś nowe doświadczenie. Takie nowe, wiesz, takie zupełnie nowe, tak? Nie wiem, że jakaś pierdoła jest inna, że jakiś taki niuans się czymś różni, tylko że to jest zupełnie nowe. I to myślę, że dotyczy każdej dziedziny, tak? I popycha to do próbowania. Tylko trzeba się trochę uodpornić na to, że to może nie wyjść, tak? I u mnie to jest ten najgorszy element, no bo jak nie wyjdzie, no to świat się zawalił. A to trzeba No ale sobie umieć powiedzieć, że. jeżeli to jest coś, co ty robisz jakby z potrzeby realizowania swojej pasji, no to najwyżej tego nie pokażesz. No tak,
To jest dokładnie najgorsze to, co może się wydarzyć. Czyli co, słuchacze, teraz do was jest apel. Jeżeli myślicie, że na przykład nie podołacie jakiemuś zadaniu fotograficznemu, to weźcie się, po prostu zbierzcie, zróbcie taką sesję i najwyżej ona nie wyjdzie. No, świat się od tego nie zawali. To nie jest płatne zlecenie, więc nie jest tak, że ktoś będzie was po sądach ciągał. Myślę, że tutaj i nawet Magdalena zrobi jakieś zdjęcia w mieście. Tego bym oczekiwał. Coś tam zrobię. Można na to liczyć? Myślałaś już o czymś takim konkretnym? Nic mi nie wpadło konkretnego do głowy. Nie zobaczyłam też czegoś. Wiesz co, trochę w Łodzi jest fajnych miejsc. Może się wybiorę kiedyś z kimś na spacer. Coś zrobimy fajnego. A jeszcze wiem, że ty tak się z przypadku w sumie nie wzięłaś, bo malowałaś sobie wcześniej, zanim się pojawiła fotografia u ciebie w życiu. Uważasz, że to jest słuszny kierunek? W sensie, że fotografowie powinni się tak jeszcze troszeczkę w rysunku czy w malowaniu szkolić? To pomaga? Nie, wydaje Czy mi się, że chodzi o nie. samą U mnie to wrażliwość? jest. Tak. To jest w ogóle bardzo ładne słowo, wrażliwość. Jednym pomaga, innym szkodzi. Wiesz, u mnie to jest wrażliwość na naturę, tak. Jadę autem, wyglądam przez okno i wzdycham. O Jezu, ale tu jest pięknie. Jak ktoś patrzy na to, halo, nie wiem, drzewo, płot, ekstra faktycznie. Ja nie, zobacz, tu jest po prostu przepięknie. Więc tak, myślę, że to jest bardziej kwestia wrażliwości. Natomiast malowanie jest super, bo bardzo odstresowuje. Więc jeżeli ktoś lubi coś, zwłaszcza akwarele, to jest taka bardzo fajna zabawa. Jest też teraz wiele kont na Instagramie, które robią takie małe tutoriale, jak coś tam sobie fajnego malować, więc bardzo polecam. Pan Tomaszewski by powiedział pewnie, że jesteś muzykalna na naturę, bo on używa takich różnych Moja fajnych siostra jest sformułowań. muzykalna bardzo, ja nie. Ale muzykalna tak dosłownie, czyli gra Tak, na dosłownie, instrumencie. tak. I śpiewa. No właśnie, Takim a jest tutaj dosłownie akurat muzyka. było w przenośni. No czas nam się niestety tutaj zbliża nieubłaganie do końca, a zwyczajem podcastowym jest to, żeby ostatnie słowo należało do gościa. Czy masz jakąś taką rzecz, z którą byś chciała zostawić naszych słuchaczy? Tak, kompletny banał, naprawdę. To dobrze. To dobrze, tak. Może taka uniwersalna rada, żeby się skupiać na sobie, że jednak zatracamy się teraz, bardzo, bardzo wiele czasu poświęcamy na social media, bardzo wiele czasu poświęcamy w ogóle na takie trochę życie poza nami, żeby tej energii, tej uwagi dla siebie samego zachować, żeby lubić siebie szanować i się na sobie skupiać, bo takie naprawdę zwrócenie uwagi na swoje własne potrzeby, na odpoczynek i na rozwój też nas kosztuje nauki. To nie jest wcale takie proste. Więc to tak ode mnie. Kiwam głową z uznaniem. Myślę, że fajnie. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek uwagi, zażalenia to oczywiście do mnie, ale jakieś przemyślenia, chcielibyście się jakąś myślą podzielić z Magdaleną, to oczywiście poza DM-owaniem jej na Instagramie, tak się chyba mówi, to oczywiście zapraszam, żebyście komentowali w grupie słuchaczy podcastu na Facebooku, Niezłe Aparaty Podcast. Tam Magdalena na pewno wam odpiszę. Dziękuję Ci, Magdaleno, za poświęcony czas Dziękuję Ci i bardzo. fajną Bardzo rozmowę. miło mi było. Bardzo mi się przyjemnie z tą rozmawiało. Dziękuję uprzejmie.